Witajcie. Dzisiaj chciałbym Wam pokazać, jak zrobić placki ziemniaczane. Do zrobienia placków ziemniaczanych będziemy potrzebowali 4 ziemniaków, to jest około pół kilo, jednego jajka, jednej cebuli, 2 łyżek mąki i oleju do smażenia. Na początku musimy obrać ziemniaki. Obrane ziemniaki trzemy na tarce na najmniejszych oczkach. Starte ziemniaki przekładamy do odcieknięcia. I w międzyczasie na drobną kostkę kroimy cebulę. Po jakichś 15 minutach na sitku ziemniaki powinny odciec z wody. I teraz tak, to co zleciało tutaj, to jest woda. Ale to wszystko białe to jest skrobia i tego będziemy potrzebowali. Także wodę zlewamy. Zostawiając skrobię, rzucamy z powrotem ziemniaki, dorzucamy pociętą cebulę do tego dodajemy jajko. Około 2 łyżek mąki. Jeszcze sól i pieprz. Gdybyśmy nie odlali wody z ziemniaków, mąki trzeba byłoby dodać o wiele więcej. Widziałem już przepisy, w których ludzie dodają mąki kubek na kilogram ziemniaków lub kubek na pół kilograma ziemniaków. Wtedy placki byłyby mączne. Chodzi przecież o to, że były ziemniaczane. Myślę, że taka konsystencja jest właściwa. Teraz musimy rozgrzać olej na patelni. Na rozgrzany olej wkładamy łyżką placki i wyrównujemy. Placki nie powinny być zbyt duże, bo będą się łamać. Nie mogą być za cienkie, bo spalą się po obu stronach. I nie mogą być za grube, bo będą surowe w środku. Smażymy je na złoty kolor po obu stronach. Po
usmażone placki muszą trochę odciec z nadmiaru tłuszczu. Takie na złoto placki usmażone możemy jeść z cukrem i śmietaną. Również mogliśmy do masy dodać jeden czy dwa ząbki czosnku, zrobić je na ostro i zjeść na przykład z ketchupem lub dodać do tego gulasz. Z placków można zrobić naprawdę wiele rzeczy. Ja posypię je cukrem i w ten sposób zjem. Smacznego!